Tu Siła Spokoju TV, DJ Felix specjalnie dla Was. Najnowszy model naszego bloga, wideo pod tytułem Straight Out of the Box, na którym to wyjmujemy coś z pudełka i pokazujemy Wam, jak to wyjmujemy. Więc mamy szalone pudełko naszego najnowszego miksera w studiu Siła Spokoju Western Records. To jest DJ Tech, mikser pod tytułem DIF myślnik 1S, czyli DJ Tech, to jest firma z Niemiec. Zabrało na nie całe 2 tygodnie, żeby dostać ten mikser. Mnie osobiście mikser kosztował 600 zł 28 groszy minus europejski VAT. Otwieramy, wyjmujemy, jest instrukcja, którą na pewno wszyscy widzicie i po prostu nie jest nam potrzebna do niczego. No jest oczywiście zajebiście zapakowane. W ogóle mamy zajebistego kozika, którego kupiłem za złotówkę. Otwiera się, blokuje się, zajebisty. No oczywiście wracamy do miksera, bo to jest sedno naszej dzisiejszej debaty. Wyjmujemy dobrze zapakowaną, uciśniętą gąbeczkę. Co mamy? Co mamy tutaj? Nasz szalony kozik bierze górę. Podpinamy. Wiem, że patrzycie pod spód mojego kabla, ale niestety to nie jest teraz najważniejsza rzecz. Prosiłbym cię, żebyście skupiliście się. I co? No mamy taką rozwijaczkę. No i co mamy? Co? Kto mi powie co? 3, 4? Czas minął? Tak, mamy polską wtyczkę. Kabel wyrzucamy. Nie jest nam potrzebny do niczego. Wyjmujemy piękny, mały, świeży mikser, którego folię przecinamy, żeby go uwolnić. I co się nam pokazuje? DJ Tech DIF1S, czyli D1F, myślnik 1S. To jest nieistotne, ale co jest najbardziej istotne, żebyście zrozumieli? Pudełko, komplet 4 knobów, którego macie od razu. Ja jeszcze niczym nie ruszyłem. Oczywiście mogę poszarpać troszkę swoim mikserem. To nie ma znaczenia, odrzucamy pudełko i przenosimy się z naszym kozackim mikserem i z katem na następne stanowisko i robimy kolejny moment dotknięcia tego. Jego to odkładam na tę płytę Ignacaja. Najnowsze wydawnictwo Siła Spokoju Western Records. Zostawiam Was z tą chwilą. Składam kozik. Za chwilę się podłączamy znowu. Dobra, więc jak widzicie, mam tutaj ze sobą nie tylko najnowszą płytę Ignaca, ale i najbardziej klasyczny zestaw, którego używam od lat. A od niedawna używam, czyli Dicerów. Chciałem Wam pokazać, że po prostu to jest mikser Pioneer 707. Wypinam kable, wszystkie, które dotyczą danego deka, kable wyjściowe, mikser odpinam od prądu, znajdując się w całym otłochu jego kabel. Dobra, mam ten mikser, wyjmuję go stąd. Co by może dało nam się uchwycić pracę tego nowego, szalonego miksera, którego właśnie podłączamy. Ładę sobie tutaj. Niestety nie jestem w stanie podłączyć kanonów, ale przygotowany już na tą sytuację podłączam sobie cincze do wyjścia output master, powiedzmy. Albo dobra, u mnie to będzie zawsze wódka. Zobaczymy, jaka jest kontrola do wódki. I tak, lewy gramofon podłączamy do CD1, a drugi gramofon podłączamy do CD2. Aha, bo tutaj już dawno nie widzicie, tak? Ok, i mamy to wreszcie z powrotem. DJ Felix jest z Wami znów. Przyjechałem szalonym autobusem kaliber 44, którego chciałem Wam też zaprezentować bardzo serdecznie. Zapraszam Was do Lornety z Meduzą, żebyście sprawdzili ten szalony autobus w wydaniu 5/20 zajebistej zimnej wódki, wrzucili swoją monetę i po prostu odjechali nim w stronę kalibra. A teraz tak, zmieniając temat, chciałbym wrócić do tego miksera. No i mam nadzieję, że po prostu będziemy mieli szansę to zobaczyć, bo już to jest tak strasznie tutaj dużo kombinacji wynikło dzisiaj z tego całego spotkania waszego ze mną, że mam nadzieję, że to zadziała. W każdym razie Crossfader działa jakoś tak mini no fader. To czuć, nie ma jakby głębokości tego całego przedsięwzięcia, które spodziewałem się zastać. No i nie ma takiego smaru, ale myślę, że będzie dobrze. Włączamy go, dobra? Jest, włączył się nasz szalony mikser.
Jest, działa, od razu działa. To jest, proszę Państwa, piękna, pracujemy na to, puszczamy bicik, zobaczymy co to za bicik, bo w ogóle nie wiem. Aha, to puścimy sobie to w lupu takim, no nie? I... Dobra, będzie dobry taki lupek. O, fajny. Taki krótki komentarz do miksera, o którym dzisiaj tutaj rozprawiamy. DJ Tech, z tyłu oczywiście dwa zestawy cinczy, pod dwa Serato, naraz podłączone, full online, dwa outputy tylko w cinczach, łącznik i kabel sieciowy plus uziemienie. Tutaj tak jak widzicie, po prostu zwykłe gainy, przełączniki CD, fono, trzy korekcje, mikrofon, phones, master i boof, całkowicie nic nie ma, wybiera się słuchawki tutaj, tu się robi rewers, tu się zmienia natężenie cięcia, tutaj się włącza słuchawki lewy, prawy, oczywiście dwa line fadery, bardzo dobrze działające, w ogóle nie mające absolutnie żadnego luzu, przynajmniej na tyle, na ile nie umiem ruszać tą drugą ręką, ale tutaj jest, się pojawia problem, bo to jest okiem widoczny luzik i ten luzik mnie, no niestety, w stosunku do hasła InnoFader Inside, którego musicie wiedzieć, że właśnie koszt przewyższa znacznie koszt tego miksera, małe słuchawki, duże słuchawki, mikrofon. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że jest dość takiej znacznej wagi ten mikser. To nie jest jakaś
Lightowa waga, myślę, że spokojnie waży, nie wiem, może 7-8 kg, może 5-6 kg. Nie wiem, ile od tej pory jestem, ale powiem wam, że najbardziej martwi mnie to, nie, no, jak wszystko tutaj zeruje się, świetne knoby, wszystko te naprawdę, no, całe podłączanie, masa, wszystko, line fadery, tak ten crossfader mnie martwi, naprawdę bardzo. Tymczasem Siła Spokoju TV, był to dla was odcinek Straight from the Box, odcinek pierwszy, DJ Tech Mixer. One and only DJ Felix. Peace. Play it up. No nie mogłem tak do końca wczoraj dokończyć tego testu straight out of the box. Dzisiaj po prostu to urządzonko, czyli śrubokręt. Klasyczne urządzenie daje mi większy pogląd na zdjęcie po prostu czterech małych śrubeczek z tych rogów i dwóch małych takich samych śrubeczek z wewnątrz. Dzięki temu możemy sobie zajrzeć do tego miksera. Bardzo fajna, solidna, ciężka płyta, która chyba jest jedną ze znaczniejszych części wagi tego miksera. No i co tu mamy w środku? Mamy w środku, proszę was, rzeczywiście Inno Fader. Mamy tradycyjne noby i troszkę w stylu 707, tą całą blaszaną górę, którą podejrzewam, że też w jakiś sposób się zdejmuje. Ja bardziej zmierzam w kierunku dojścia ładu z tym crossfaderem, którego ten dzyndzel, jak słyszycie, delikatnie się rusza. Przy line faderach ruch jest raczej całym mikserem niż wewnątrz tego. No, wydaje się być, że to są crossfadery wszystkie te same. Zaraz zobaczymy, po prostu rozkręcimy to jeszcze i tyle. No, cóż tu dużo nam pozostaje. Także dajcie mi chwilę. Dwie śrubeczki zdjęte. Crossfader jest taki. Jest to mini Inno Fader. Niestety gówno z tego ukręcimy, ponieważ po prostu raczej nie chodzi tu o przykręcenie samego crossfadera do obudowy. No cóż, kochani, no nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu rozpieprzyć ten crossfader, po czym go wymienić na nowy, bo mikser jest zajebisty i mam to po prostu w dupie, że mu się trzęsie ten crossfader. Oczywiście zrobię dla was specjalnie na Siła Spokoju TV, to będzie blog, który nie tylko będzie drążył w gównie, ale jeszcze też chciał to jakoś zweryfikować z producentami, z miejscami, do których mamy dostęp i u których kupujemy sprzęt. Pozdrawiam was tymczasem, wydaje mi się, że z tego króciutkiego testu możecie się dowiedzieć coś więcej o tym szalonym mikserze DJ Tech D1F1S. Co, polecam jak na razie, polecam, ewidentnie polecam. Za te pieniądze myślę, że spokojnie cała struktura budowy miksera, dwa wejścia słuchawkowe, mikrofon, cztery możliwości wpięcia czterech równoległych zestawów cinchy, dwa uziemienia nawet, plus dwa outputy w cinchach, wyjmowany kabel, włączanie, wyłączanie, no wszystko to, co potrzebujecie oprócz XLR-ów. Oczywiście wszyscy, którzy myślą sobie, że nieposiadanie XLR-ów jakby dyskwalifikuje mikser, nie, i są tak zwane D-boxy. Powiem wam o D-boxach, jak wygrzebię gdzieś tam z szuflady, bo na pewno mam tutaj dwa D-boxy, takie jakby przedwzmacniacze sygnałowe. Tymczasem kończę. All I want for my birthday is the big booty hole. Pozdrawiam was serdecznie, DJ Felix, Siła Spokoju TV. Volumin pierwszy, out of the box, straight out of the box, baby. Siła Spokoju, got it.